drogi wszyscy chować się. Łebski, Harry ma swój dzień. W miasto rusza cały gang. Już kocury idą w tam. Wszyscy chcą się wspiąć na szczyt. Od rana kręci się ten młyn. Każdy w bandzie ma swój szyk. Zauroczy ciebie w mig. Gdzie innych trzeba stu, tam tylko kilku nas wystarczy. To proste jest jak drut, bo wszak nie może być inaczej. Figiel, kawał, numer, szpas to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć. U nas dwa i dwa to pięć. Z drogi wszyscy chować się. Łebski, Harry ma swój dzień. W miasto rusza cały gang. Może pośród nich zjawisz się i ty sam. Łebski, Harry i mistrz intelektu. Ach, nigdy w życiu mi się to nie uda. Ej, znudziło mi się. Oddaję się. Harry, jesteś geniuszem. Śpiącym geniuszem. Daj mi spokój. Ha, nie mogę w to uwierzyć. Harremu się to udało. Muszę to pokazać dziadkowi. Popatrz, dziadku, Harry tego dokonał. Swoim własnym pazurkiem. Co ty na to? Myślę, że masz zbyt bujną wyobraźnię, Iggy. Profesorze Pim, pan się zna na zwierzętach. Co pan o tym myśli? Cóż, to jest dzieci niełatwe. Zwykła zabawka. Czy mogę zabrać waszego kota do mojego instytutu, by przyjrzeć mu się dokładniej? Tak inteligentny kot może być sensacją stulecia. Słyszałeś, Harry? Nie masz nic przeciwko temu, prawda? Obiecuję, że Harry będzie dostawał tyle kocich łakoci, ile zechce. Łakoci? Trzeba było tak mówić od razu. To najwspanialsza sala w instytucie, Harry. Szybko się tu zadomowisz. Będziesz dzielił pokój z dwoma wyjątkowymi kotkami. Byronem i Philo. Na razie, kochani. Posłuchaj, jest coś, czego nie zamierzam tolerować. To nieporządek. Harry, możesz się rozpakować tam. Jak chcesz, grubasie. O, tam bym raczej nie ryzykował. To patrz. To moje łóżko, ty cwaniaku. Chyba ci tam wygodnie. Obiad! Jestem najsprytniejszy, więc znajdę go pierwszy. Musimy znaleźć obiad? Tak, jeśli przejdziesz przez ten labirynt, profesor Pim da ci pysznego tuńczyka. Ale Byron zawsze wygrywa. Ach tak, można biec skrótami. No, jeżeli pomnożymy negatywny aspekt astrofizogeograficzny i pomniejszymy go o wartość dydaktyczną skweru... Gadaj normalnie, którędy, szybko! Skręć w lewo przy drzwiach, a teraz w prawo i... Wspaniale, Harry! Wspaniale! Nie miej do niego pretensji. Jest od ciebie sprytniejszy. Masz twoje krakersy na obiad. Może wygrasz następnym razem.
W tym eksperymencie musicie za wszelką cenę utrzymać równowagę. Jeżeli wam się uda, nagrodą będzie mleczko. Doskonale, Fino. Harry? Byron? Wrócę później, żeby zobaczyć, jak sobie radzicie. Taka niezdara jak ty nie poradzi sobie nawet z krową. Pokaż, co umiesz tu, ściochu. Łatwizna. Aha. Racja. Oddaj mi mleko. Nie ma sprawy. Moim zdaniem nie wyglądasz na spryciarza, zwłaszcza teraz. Byron, coś ty narobił. Dziś znów zjesz krakersy zamiast obiadu. Za to ty, Harry, zjesz przepysznego kurczaczka. Spisałeś się na medal. Na dziś wystarczy. Idźcie odpocząć, by nabrać sił na jutrzejszy super eksperyment. Patrz, te psy kontrolują nasze sny. Ha, ha. Dobra, zafundujemy Byronowi koszmar. Ej tam, uwaga! Pomiędzy wami jest tłusty, pyszny kąsek. Ej, spoko, koledzy, to ja, Byron. Nie poznajecie mnie? Bon appétit, pieseczki. Lepiej się prześpijmy przed jutrzejszym eksperymentem. Nie wiem, jak długo jeszcze profesor da się nabierać. A ten eksperyment jest już jutro. Co teraz zamierzasz zrobić, Harry? Bardzo mądre pytanie. Dziś wieczorem ukryjesz się w labiryncie. Dowiesz się, jak mnie z niego wydostać. A jutro pójdzie jak po maśle. Idzie lepiej, niż mogłem się spodziewać. Niech te głąby główkują, a ja, Byron, geniusz nad geniusze, wreszcie się zemszczę. Jesteś pewny, że to się nam uda? Wierz mi, pójdzie bombowo. Pora się zdrzemnąć. Dlaczego ja się dałem w to wrobić? Mamo! Zacni członkowie świata nauki! Harry, najsprytniejszy kot na ziemi, zmierzy się za chwilę z moim super labiryntem. Brawo! Powodzenia! Brawo! Podąży za tą myszką do wnętrza labiryntu i wróci z nią tutaj. Filo, gdzie jesteś? Jestem tu, skręć w prawo. Powiedz mu, żeby skręcił w lewo, albo pożałujesz. To znaczy w lewo, skręć w lewo, Harry. Dzięki za pomoc, Filo! Będę się musiał cofnąć. Idź prosto przed siebie! Co mam powiedzieć teraz? Żeby zszedł schodami w dół. Skręć w lewo, Harry! Nie, durniu, ma iść w dół. Coś mi tu bardzo brzydko pachnie. Wiedziałem, że ten gamoń nie ma ze mną szans. Hola, uważaj, Harry. Chyba nie uderzysz kota w okulara, nie? Profesorze Pim, pański eksperyment to nieporozumienie, a ten kot nie jest mądrzejszy od byle skunksa. Harry, zniszczyłeś dorobek mojego życia! Precz! 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 Mam okazję odzyskać względy profesora Pima. Drodzy koledzy, chwileczkę. Chciałbym wam coś pokazać.
co znowu, Pim? Mój eksperyment wcale nie jest nieporozumieniem. Spójrzcie, Byron odnalazł tę mysz. Trochę was oszukałem, żeby wam udowodnić, co potrafi zdziałać prawdziwy geniusz, którym jest Byron. Właśnie, wreszcie ciepłe mleczko będzie moje, i śmietanka, i tuńczyk, i łosoś, wszystko! Drogi profesorze Pim, proszę nam zdradzić tajemnicę swojego sukcesu. To właściwa dieta. Krakersy, tak. Byron jest szczególnym typem kota, który do końca życia zadowoli się krakersami. Hej, Byron! Gdybyś bardzo potrzebował, wezwij mnie! Wycieczka balonem. Powtarzam ci, Rifrafku, ta mieścina jest okropna, same nudy. Och, czy ja wiem, niech ci będzie. A, to nigdy nic się nie dzieje. Żadnej rozrywki, ani przygód. Tu się dzieje masę. Nie przerywaj mi, kiedy narzekam, Rifrafku. Dzień w dzień, ciągle i wciąż to samo. Pobudka? Śniadanie? Ale Kleo! Jakiś mebel do drapania? Potem znów drzemka, albo znów nudne gazety. Jestem młoda, niebrzydka, ciekawa świata. Co mnie trzyma w tej beznadziejnej dziurze? Ależ Kleo! Wciąż Kleo i Kleo! Ty chyba nie masz pojęcia, czego ja pragnę. To coś więcej niż piknik od święta. Ognia! Miarka się przebrała. Postanowiłam z tym skończyć. Kleo, poczekaj chwilę. Chcę, aby moje życie nabrało barw. Mógłbyś się trochę postarać, Rifrafku, i zabrać mnie na przykład do wielkiego miasta. Tam czułabym się super. To wspaniały pomysł. Wielkie miasto może się rzeczywiście okazać fantastycznym sposobem na nudę. Jak zamierzasz nas zabrać do tego miasta? Spoko. Hej, pośpieszcie się tam! Ej, uważaj! Co ty robisz? Co ty robisz? Co teraz? Potrzebujemy powietrza, żeby go nadmuchać. No, Mungo, powietrza! No dobra, chłopaki! Już! Co ty na to? Prawda, że dużo lepiej niż pierwszą klasą? A jest na pokładzie kino? Mowa! U mnie jest wszystko, czego tylko dusza może zapragnąć. Ej! Co wy tam wyprawiacie? Mungo jest za ciężki, żeby być z tyłu. To zamieńcie się miejscami, o kompletne tumany. Nigdzie nie można ich zabrać. Przynoszą wstyd. Weźcie Munga do środka! Patrz, tatusiu, patrz! Ogromny koci balon i trzy śliczne koteczki na wielkim rowerze, a dwa w kuble na śmieci. Urocze, skarbie.
Jazda! Przebierać nogami! Tracimy wysokość! Następnym razem weźmy autobus. Nie mam siły. Obsia kość, mam już tego dość. Dobra, sprawdźmy, czy wszyscy są. Mo? Jestem. Bo? Jestem. Flo? Jestem. Dobra, wszyscy są. Zebraliśmy się dziś tutaj na bardzo ważną naradę. Ja, przewodniczący Rank, proponuję, żeby wymyślić sposób wydostania się z tego nudnego miasta. Odlećmy stąd! Bez takich głupich żartów. Żebyśmy mogli odfrunąć, ktoś musiałby wynaleźć balon dla kotów i wtedy... Chcieliście tego? No to macie! Wasze wielkie miasto! Och, dzięki, Rifrafku! Tu jest cudownie! Ej, nie ma sprawy! Tu łatwo mu powiedzieć! Trzęsą mi się nogi, w głowie zamęt wrogi! Mungo pada z nóg! No, skoro już tu jesteśmy, zróbmy sobie wycieczkę! Gdzie się podzieli Hektor, Mungo i poeta? No właśnie. Przynajmniej przez chwilę nie będą się plątać pod nogami. Stoisz mi na pyszczku. Ci twoi kumple są jak guma do rzucia na podeszwie. Tak, przykleili się do mnie. Ej, na co jeszcze czekamy? Dokąd lecimy, Rank? Podobno w Westminster jest cała masa atrakcji. Dobra, niech będzie Westminster. No to w drogę. Jest tak, jak sobie wyobrażałam. Wprost odlotowo. Ej, Rifrafku, czy stąd daleko jest do Westminster? Wiadomo, Mungo. To lepiej zacznijmy już wracać. Patrz! O nie! Nasz balon! O nie! Wracajcie! Dranie! To jest nasz balon! To go sobie sami weźcie! Prędko, kochani! Yeah! Ratuj! Przestańcie się wreszcie wydurniać! Rifrafku, na pomoc! Ratuj, proszę! Kleo! Rifrafku! Mungo cię uratuje! Dziękuję, Mungo! Twoje serce wróciło na właściwe miejsce. Żeby tak jeszcze było z rozumem. Chodźcie wszyscy! Mam pewien pomysł! Rifrafku, lecimy prosto w górę. Jak ich dogonimy? Czekaj, Kleo. Leć, ptaszku.
No, wakacje już się skończyły. Wynośmy się stąd. Mungo! Tak, tak, wiem. Musicie przyznać, to była fascynująca podróż. Następnym razem prześlijcie mi widokówkę. No cóż, wracamy do starego, nudnego Westminster. Tak, starego, nudnego Westminster, gdzie nigdy nic się nie dzieje. O! No, powiedzmy prawie nic. Jak co tydzień nadchodzi chwila, gdy dziadek będzie szczotkował mi sierść. Fachowcy twierdzą, że kota należy szczotkować codziennie delikatną szczotką. Gdy sierść jest splątana... Nie używajcie siły, proszę. Wasz kot będzie wam wdzięczny. Ale tak prawdę mówiąc, nie przepadamy za szczotkowaniem. Mnie nikt i nic nie zaciągnie do domu. No, prawie nic. Wersja polska Masterfilm na zlecenie TVN. Reżyseria Ewa Markowska. Dialogi Dariusz Dunowski. Dźwięk Aleksandra Stępniewska. Montaż Krzysztof Podolski. Teksty piosenek Filip Łobodziński. Pracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Kierownik produkcji Agnieszka Wiśniowska. Wystąpili Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik, Wojciech Matnicki, Janusz Bukowski, Zbigniew Konopka, Cezary Kwieciński, Joanna Wizmur i inni. Figiel, kawał, numer, szpas, to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć, u nas dwa i dwa to pięć. Miasto rusza cały gang, może pośród nich zjawisz się i ty sam.